Moja perspektywa jest, tak jak mówię, ona jest tak bardziej z tego punktu widzenia internetu, nowocześniejszej telekomunikacji i to, co się obserwowało, czyli ten internet w ogóle, potem ta rewolucja z telefonami, prawda, sieci mobilne i tak dalej. Więc na pewno nie spodziewałem się tego, żyjąc w PRL-u, kiedy mój ojciec w 1963 roku złożył podanie o przyznanie telefonu linii abonenckiej i już tam chyba w 90 właśnie dokładnie wreszcie ten telefon zainstalowali, jak ojciec już nie był, nie skorzystał z tego. No to nie przychodziło mi do głowy, a czasem było tak, że znalezienie jakiegoś automatu, który działa w okolicy telefonicznego, to graniczyło z cudem, no to mi nie przychodziło do głowy, że kiedyś będzie tak, że wszyscy będą mieli po przynajmniej jednym telefonie po prostu w kieszeni, który jednocześnie będzie dyktafonem, magnetofonem, aparatem fotograficznym i gwizdkiem, latarką i czymkolwiek tam jeszcze, prawda? Więc no to szczerze mówiąc nie wyobrażałem. Natomiast okazało się, że jeśli chodzi o sam internet, to mi siostra przypomniała parę lat temu. Mówi, ty pamiętasz jak kiedyś, a to było naprawdę 20 lat temu, jakie ty bajeczki opowiadałeś swojej chrześnicy przed zaśnięciem? Ja mówię, oczywiście, że nie pamiętam. No ty opowiadałeś, że ona nie będzie, jak dorośnie, to nie będzie musiała jeździć po świecie i na przykład jechać do Paryża, żeby oglądać zabytki Luwru. Bo ona sobie usiądzie przed komputerem i to będzie miała w internecie. Niemożliwe. Takie rzeczy mówię. Co zresztą mojej chrześnicy nie pomogło, bo podróżuje po całym świecie tak czy inaczej. No, ale pisze z podróży bloga i wszyscy wiedzą, gdzie jest. Także no, w pewnym sensie jakieś tam wyobrażenia człowiek miał na ten temat. Trochę to było takie science fiction, ale nadzieje były.